4 nieduże paczki. W każdej paczce mamy po 4 ogniwa. Cena jest 5,5 tysiąca złotych za całość. Mamy wrzesień 2024. To jest ważne na potem, bo te ceny oczywiście ulegną zmianie, a film może być oglądany kilka lat później. Te ogniwa będą zmontowane do tamtego pojemnika. Widzicie? Firmy OnVault. Ale najpierw muszę je przetestować, sprawdzić charakterystykę, opisać, pomierzyć, zobaczyć, czy są takie same, wyrównać napięcia, zrobić wiele, wiele czynności i chciałbym Was zaprosić na to wszystko. Buzbary, 4 buzbary i do tego pewnie 8 śrub, więcej niż 8 śrubek i podkładki. Cztery pierwsze ogniwa, bez żadnych naklejek, żadnych napisów, one są. Załóżmy je na stole. Tak wyglądają. IWPO4, 260 amperogodzin. Chiny, 3,2 V. Tu mamy kody, które są dość istotne dla nas. Plus, minus i śruby. Tak wygląda innej firmy ogniwo. Patrzcie, ta sama wielkość, ta sama grubość, różni się tym mocowaniem. Które jest lepsze? Nie wiem, są robione i takie, widocznie jedne mają swoje plusy, drugie mają swoje plusy. EVE waży 5,555 kg. Ogniwo drugie. 5,395 kg. Każda sztuka otrzyma swój kolejny numer. Ta będzie jedynką. Spiszę numer z jej jakby wewnętrzny, fabryczny przy pomocy odpowiedniej aplikacji. Następnie każda jedna sztuka zostanie przeze mnie sprawdzona, jeżeli chodzi o wymiary i czy jest płaska, wklęsła. One, te sztuki, napięcie, bardzo ważne. Muszę sprawdzić napięcie, jakie przyszło do mnie, ewentualnie wyłapać, czy któreś z ogniw nie ma niższego napięcia niż pozostałe ogniwa, bo to będzie świadczyło o tym, że straciło go szybciej niż pozostałe, czyli coś jest z nim prawdopodobnie nie tak. One wszystkie będą u mnie leżały w tej pozycji. Tak będą zamontowane w tym pojemniku, w tym magazynie energii na płasko. To jest dopuszczalne. Nie można ich przechowywać w takiej pozycji, ponieważ teraz ten elektrolit może obejmować jedną elektrodę, a druga będzie niecała zanurzona w tej wilgoci. Tak może być i może być sytuacja odwrotna, czyli może stać pionowo. W związku z tym, że tak będą leżeć i będą ustawione 8 sztuk, jedna na drugim, bardzo ważne jest, żeby jeden sztos i drugi sztos miał tą samą wysokość. Jak to sprawdzę? Mam skalibrowany przyrząd, który pokazuje mi wysokość danego elementu. Widzicie? I wystarczy, że ja tym przyrządem przejadę sobie z jednej strony, z drugiej strony i po płasko i dzięki temu będę w stanie wyłapać ewentualne odstępstwa z dużą dokładnością od jednego od drugiego. Można suwmiarką mierzyć, ale tak jest to dużo szybsze i dużo łatwiejsze. Widzicie? Ta metoda jest na pewno dużo, dużo lepsza. Przyrząd tani, a bardzo wygodny
tego typu pomiarach, tak on wygląda. Link wam dam do niego w opisie. Zresztą do większości rzeczy, które będę używał w budowie magazynu energii, albo do wszystkich rzeczy, no może nie woltomierza, do wszystkich rzeczy dam wam link, żebyście mogli też sobie to wszystko posprawdzać. To warto zobaczyć, zobaczcie, jakie to jest wklęsłe. Nie wiem, czy dobrze widać, ale środek jest wklęsły. I tak powinno wyglądać to przy każdej nowej baterii. Ona powinna być lekko wklęsła. Ona się z czasem wybrzuszy, dlatego to ściśnięcie w obudowie jest bardzo, bardzo ważne. I to samo powinniśmy widzieć tutaj. Tu jest to gorzej widoczne. W ogóle nie wiem, czy w kamerze to jest widoczne dobrze. Kody kreskowe na tych ogniwach są nietypowe, dlatego musimy wejść na specjalną stronę internetową gobelpower.com. Na tej stronie internetowej tutaj albo wpisujemy ręcznie, albo poprzez skanowanie, jak pokazywałem wam, numer i informacje, jakie otrzymamy w przypadku tego producenta, to są tak naprawdę tylko, że to jest live PO4, jaka pojemność, napięcie, no i data wyprodukowania. Te rzeczy znajdzie, no i że jest to prawidłowy kod, prawidłowy numer. Też ten numer, on jest podzielony w ten sposób, że tu mamy cztery pierwsze cyfry, to jest producent, z jakiego, w jakiej firmy pochodzi. Potem mamy kwestię, jaki to jest rodzaj, czy to jest IPPO4, coś innego. Później mamy informację związaną z pojemnością, datą produkcji. I na końcu to jest numer seryjny już danej fabryki, danej celi, danego ogniwa. Też to można znaleźć w internecie, aczkolwiek od tego są właśnie te systemy, żeby one dekodowały nam te numery i pokazywały to w sposób jawny. Ten kod kreskowy to nie jest QR i on się bardzo ciężko wczytuje. Widzę, że mam problem, żeby znaleźć. Jest. Ja to robię także pod pewnym kątem. O, udało mi się. Klikam ogniwo i mam informację o tym ogniwie. O. Dokładnie to ogniwo. Końcówka 2827 i to wpiszę u siebie w zeszyt, a następnie to przypiszę już na komputerze do Excela. To jest pomiar napięcia. Ja to będę robił tą metodą, że tutaj dokładnie dociskam sobie i czekam chwilkę. 3,277. Trzy przecinek dwa siedem siedem osiem. To jest metoda porównawcza, czyli w tym samym czasie, tym samym przyrządem mierzę po kolei ogniwa. W związku z tym nawet ten przyrząd mój nie jest dokładny, to on w miarę dokładnie pokazuje różnicę w napięciach między poszczególnymi celami. Różnica jest nieduża, bo jedna dziesięciotysięczna wolta, ale warto sprawdzić, tym bardziej, że to jest cztery pierwsze cele, a jeszcze zostało mi ich 12 do przebadania. Ogniwo numer 3, zobaczcie, już jest lekko wygięte, lekko wypukłe. O, tak, o, widać. Widzicie? To już nie jest wklęsłe, tak jak pozostałe. Tak? Nie jest to duża wypukłość, ale no, zwróciłem na to uwagę. Zobaczymy pozostałe na razie. Te dwa są ładne, wklęsłe.
Pokażę Wam jeszcze, jak grubsze ogniwo łatwo złapać. To jest piątka, ogniwo numer 5. I najeżdżam. No i oczywiście wszystko jest w porządku. Ogniwo numer 8. Tak samo robię. Najeżdżam. Widzicie? Już zahacza. I tu jest podniesione do góry. Jest różnica. Ono jest wyraźnie. Ono jest trochę grubsze od siódemki, ale dzięki tej metodzie pomiaru od razu to widzę, łapuję. Od piątki pewnie, od piątki. Zmierzenie oporności tym przyrządem to zrobimy. Oporności każdego ogniwa i napięcia. Ważne, żebyśmy sprawdzili jeszcze raz, czy wszystkie baterie, czy wszystkie ogniwa są identyczne albo bardzo do siebie zbliżone. Koniec ładowania. 12 godzin doładowywałem przy pomocy komputera. Weszło 58 amperogodzin, ale to ile weszło jakby nie ma znaczenia, bo nie była pusta cela. Ważne jest, o, dokładnie to miejsce, ta charakterystyka, to dokładnie w Excelu sobie zobaczymy. A teraz zacznę proces rozładowywania tej celi. Patrzcie, jak napięcie szybko teraz spada. To 2,5 V rozładowuje akumulator. Jest już 2,5,4,0. I tutaj widać tą linię spadku. Tutaj jest napięcie po tej stronie. I mamy 301,4 amperogodziny, 963,95 watogodziny. Całość trwała 15 godzin 4 minuty. No już zostało nam parę sekund tak naprawdę i nastąpi wyłączenie. Nastąpiło wyłączenie w tym momencie. Także mamy zbadane to jedno z ogniw. Jeszcze raz. 301,50 amperogodzin, 964,2 watogodziny. To jest dokładnie od pełnego ładowania do pełnego rozładowania.